Pozwólcie Państwo, że najpierw wyrażę swoje wielkie zadowolenie, że powstał Instytut Myśli Polskiej w Wilnie. To coś wielkiego i niebywałego, że mamy tutaj początek inauguracji. Ja się bardzo cieszę, że z tak znamienitym gościem, księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim, mam zaszczyt również brać udział w tym inauguracyjnym posiedzeniu, pierwszym w historii, no dzieje się tu historia, Instytutu Myśli Polskiej w Wilnie. Społeczność polska tutaj, na Wileńszczyźnie, zasługuje na ten instytut, który, mam nadzieję, będzie takim instytutem wolnej myśli, wolnej, dalekiej od poprawności politycznej, tej, która dusi prawdę, dalekiej od kagańca narzucanego często przez media, bo ta prawdziwa wolność właśnie powinna być wypowiadana w takich miejscach jak dzisiaj. Ksiądz Tadeusz powiedział kilka słów od siebie na temat jego związków z Kresami. Ja w pamięci naszej rodzinnej nie mam niestety tej przyjemności posiadania, no chyba że w dalekiej przeszłości zamieszkłej przodków na Kresach, ale Kresy w moim życiu gdzieś ciągle się przewijały, a od 2004 roku, kiedy pierwszy raz postawiłem tutaj stopę na zjeździe, 10. zjeździe akcji wyborczej Polaków na Litwie, gdy wtedy jako europarlamentarzysta reprezentowałem Europarlament i polski Sejm jednocześnie, wówczas jako jedyny. Od tego czasu kompletnie zakochałem się w Wileńszczyźnie. A dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem Wilniukiem w połowie. Pół serca należy moje do Polski, do korony, a drugie pół tutaj do Wileńszczyzny. Cieszę się i dziękuję za obecność parlamentarzystów, dziękuję za obecność merów, bo to pokazuje, że jest też zainteresowanie Państwa i za obecność wszystkich Państwa tutaj z osobna. Również naszego duchownego księdza Aszkiewicza Józefa. Dobrze, że jesteśmy razem. Warto o Kresach rozmawiać, bo Kresy wracają. Tak, tak jak ksiądz Tadeusz powiedział, Kresy wreszcie wracają, choć jest to droga pod prąd. Ale jak w tryptyku rzymskim napisał Jan Paweł II, co jest zresztą moim mottem życiowym, pewnie wielu z Państwa także, zwłaszcza tu, gdy cierpicie na Kresach, pewną niesprawiedliwość, również łamiącą prawo międzynarodowe, łamiącą traktat polsko-litewski, ale o tym powiemy zapewne później. To ten cytat odnosi się i do mojego życia, ale też do Państwa tutaj. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd, przedzieraj się, szukaj. Ono tam jest. I mam nadzieję, że ten Instytut Myśli Polskiej będzie też taką wędrówką wspólną pod prąd, po to, żeby poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących Kresów. Patrzę na ten to logo, ten symbol, ten herb, który dla mnie też ma emocjonalne znaczenie. Mój pradziad był powstańcem styczniowym. To jest herb, jak się nie mylę, powstańców styczniowych. Ale on mówi wszystko o dzisiejszych Kresach. On zawiera całe Kresy w sobie. Ten podział na trzy tarcze. Zawiera orła, koronę, pogoń, czyli Wielkie Księstwo Litewskie. I zawiera też Ruś, Archanioła, Michała. Ja ten herb na żywo po raz pierwszy zobaczyłem w takim historycznym odniesieniu. Nie uwierzycie Państwo gdzie. W stanie New Jersey, w miejscowości South River, w kościele zbudowanym w 1903 roku, współbudowanym również przez mojego już prapradziadka. Bo moja rodzina po powstaniu styczniowym straciła wszystko i musiała wyemigrować. Później część wróciła z powrotem do Polski. I nad ołtarzem, w witrażu, widnieje ten dokładnie herb. To chyba jest jedyny kościół, gdzie ten herb jest nad ołtarzem i widnieje w witrażu głównym. Dokładnie taki. Tego kościoła. Bo tam większość mieszkańców tej miejscowości wówczas stanowiła emigracja właśnie z dzisiejszych Kresów, ale z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny, z Wielkiego Księstwa Litewskiego. A tak osobiście również Kresy i Matka Boża, chodzi Ostrobramska jakoś za mną, bo ślub z żoną braliśmy w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Olsztynie, gdzie bardzo duża część Wilniuków po
jak ksiądz dobrze to zauważył, już nie repatriacji, a ekspatriacji, czyli wyrzuceniu, wypędzeniu z ojczyzny, trafiła właśnie tam, na Warmię i Mazury. A teraz wracając do tematu kresów. Może dwa zdania powiem na temat tego, jak historycznie zmieniało się pojęcie kresu, bo dla nas dzisiaj wydaje się rzeczą bardzo oczywistą to, że mówiąc o kresach, mamy na myśli te ziemie gdzieś za Bugiem, te, które pozostały po 1945 roku. Ale sama nazwa kresy nie była w ogóle używana do połowy XIX wieku. Ją po raz pierwszy użył w 1854 roku Wincenty Paul w jednej ze swoich powieści, nazywając te ziemie w XIX wieku, ziemie, które weszły, on miał na myśli wtedy, oczywiście ziemie wchodzące w skład zaboru rosyjskiego, kresami. Wcześniej, tak jak ksiądz Tadeusz zauważył, mówiono o, gdzieś na kresach, u kresach, o południowo-wschodniej części dawnej Rzeczpospolitej. Natomiast nasi przodkowie w XVII wieku mieli słowo zastępcze na określenie kresów. Wtedy jeszcze ono nie funkcjonowało, tak jak wspomniałem, do połowy XIX wieku. Używali słowa łacińskiego avulsa, to znaczy ziemie utracone, odłączone od Rzeczpospolitej. W zamyśle, dlatego o tym mówiono w taki sposób, myśląc o tym, że Polska Rzeczpospolita powinna te ziemie przygarnąć, w jakiś sposób zagospodarować. Natomiast dzisiejsze pojęcie kresów to rzeczywiście już po traktacie ryskim, po 1921 roku. Wówczas zaczęto używać na dobre tego słowa i mówiąc o ziemiach utraconych, nazywając je kresami. I od tego momentu jest taki wielki sentyment, bo kresy należy postrzegać w kilku wymiarach. Oczywiście tym historycznym, o którym tu wspominam. Następnym jest ten wymiar kulturowy, o którym Państwo doskonale wiedzą, bo mieszkacie tutaj na dzisiejszych kresach i tworzycie ten wymiar językowy także, cywilizacyjny w jakimś sensie. Jest ten trzeci wymiar. Moim zdaniem ten, który sprawił, że dzisiaj tu siedzimy wszyscy razem i rozmawiamy o kresach. Emocjonalny. Bo kresy mają wymiar emocjonalny i w Państwa sercach, ale też w sercach wielu milionów Polaków w koronie. Potomków, ale też tych osób, które były ekspatriowane, te, które musiały opuścić swój rodzinny dom, swoją małą ojczyznę, swoje rodzinne strony. Ja mam też zaszczyt reprezentować miłośników Wilna i ziemi wileńskiej. To są organizacje bardzo prężnie działające w Polsce, w koronie. I ten ładunek emocjonalny sprawia, że powinniśmy do kresów podchodzić dzisiaj inaczej, to znaczy łamać stereotypy, a przede wszystkim mówić prawdę, idąc pod prąd poprawności politycznej, o szkodliwej i anachronicznej doktrynie giedroycznej. Tej, która jest grabarzem polskich kresów i grabarzem polskości na kresach. Sam Giedroyć, dwa zdania tylko. Osoba, która Jerzy Giedroyć, najczęściej utożsamiany jest z kulturą paryską. Ale jest to postać, która w gruncie rzeczy do polskości, mówiąc najdelikatniej, żywiła wielką niechęć. Zresztą pokazał to dobitnie swoim postępowaniem, gdy w 1994 roku nie przyjął orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia. Natomiast 3 lata później, w 1997 roku, ochoczo przyjął honorowe obywatelstwo Litwy. To pokazuje, że ordery polskie, najważniejsze, były dla niego czymś, co odtrąca i co odtrąci. Natomiast jego doktryna, to tyle o Giedroyciu, spuśćmy zasłonę milczenia nad tą postacią, bo zrobił bardzo wiele, moim zdaniem osobiście, złego w kwestiach kresowych. Jego doktryna, ona gdzieś wykiełkowała na początku lat 70. Zdaje się, że w 74 roku po raz pierwszy na łamach kultury paryskiej pokazały się jego felietony dotyczące, jego doktryny dotyczącej Ukrainy, Białorusi, Litwy.
ULP, Ukrainy, Litwy, Białorusi, w takiej kolejności. Najpierw to się nazywało doktryna ULP. Następnie w 1977 nazwano już to oficjalnie i raz jeszcze Giedroyć mocno napisał w Kulturze paryskiej o swojej doktrynie, twierdząc, posłuchajcie Państwo, twierdząc, że Polska prowadziła imperialistyczną, czy imperialną politykę wobec Ukrainy. Używam też przymiotnika niegodziwą. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo po pierwsze, żeby móc prowadzić politykę jako państwo wobec państwa, to musiał istnieć jakiś podmiot państwowy po drugiej stronie. On nigdy nie istniał. On dzisiaj istnieje, Ukraina jako państwo. W tamtym czasie nie było suwerennego bytu w rozumieniu prawa międzynarodowego, jakim jest dzisiejsze państwo ukraińskie. To po pierwsze, czyli pierwszy błąd merytoryczny Jerzego Giedroycia. Druga kwestia i ten drugi błąd, o którym powiedział też ksiądz Tadeusz, tu jesteśmy w pełni zgodni w tym, jego doktryna wyrządziła wielkie szkody, twierdząc, że polskość na Kresach jest przeszkodą w budowie dobrych relacji z przyszłymi państwami buforowymi, jak on to nazwał, które powinny powstać pomiędzy Polską a Rosją i odgrodzić Polskę od Rosji. Te państwa buforowe dzisiaj to właśnie Litwa, Białoruś, Ukraina. Tyle, że Giedroyć w swojej niechęci do polskości i Polaków twierdzi, że polskość na Kresach jest przeszkodą. I państwo także, tak samo jak Polacy na Białorusi i na Ukrainie, jesteście ofiarą tej anachronicznej, moim zdaniem, i nieprzystającej do współczesności doktryny Giedroycia, bo jesteście poświęcani na ołtarzu rzekomo dobrych relacji z tymi trzema państwami. Jesteście poświęcani, to jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne z jednego powodu. My w koronie powinniśmy mieć wszyscy święty obowiązek dbania o polskość na Kresach i o Polaków na Kresach. Jako tych, którzy są tutaj strażnikami lat minionych, wieków minionych, jako tych, którzy są strażnikami polskości, kultury, języka i co najważniejsze, tożsamości. A żeby można było utrzymać tożsamość, to do tego jest potrzebna edukacja. Zauważcie Państwo, co jest atakowane tu na Wileńszczyźnie bardzo mocno. Edukacja, wychowanie przyszłych pokoleń. Język, nabożeństwa w języku ojczystym są najważniejsze, bo one pozwalają czuć tożsamość, przywiązanie, wiara, a za wiarą język, edukacja i ziemia, własność. Tej, której na przykład na Wileńszczyźnie Państwu nie zwrócono. Gdy wymyślono ten dziwny, ja nie będę o tym mówił, znacie to, gdzie wymyślono przedziwną instytucję, którego prawo międzynarodowe w ogóle nie zna, przeniesienia ziemi. To jest jakiś ewenement na skalę tak światową, aberracja prawna, tak to można nazwać. A wszystko przeciwko Polakom tu zamieszkującym. I chcąc zachować polskość, bo w tej części podsumowując to, co chciałem powiedzieć, chcąc zachować polską tożsamość na Kresach, Polska musi odejść od doktryny Giedroycia. Nie może być jej zakładnikiem, ponieważ ta doktryna zbankrutowała. Dlaczego zbankrutowała? Ano dlatego, że od 1994 roku, czyli do podpisania traktatu polsko-litewskiego, ten traktat nie jest w ogóle wypełniany przez stronę litewską w części dotyczącej polskiej mniejszości na Litwie. W ogóle. O tym, mam nadzieję, będę miał okazję powiedzieć później, łącząc to między innymi z zapisami Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. To jest kolejny akt, tym razem prawa międzynarodowego, który jest także łamany przez państwo litewskie. A zatem nie ma dobrej woli ze strony tego państwa, czyli doktryna Giedroycia nie działa w tym momencie tutaj. Jest jednostronna, czyli jest tylko deklaratywna ze strony Polski, a Litwa tej tak zwanej miłości nie odwzajemnia. Kwestia Ukrainy. Tu chyba dużo nie trzeba mówić. Widzimy wzrost nastrojów antypolskich, widzimy odradzanie się banderyzmu i kultu Bandery, Szuchewycza, budowanie nowej państwowości ukraińskiej, tak naprawdę na kamieniu węgielnym, którym jest niechęć do Polski.
i do tej historii, która miała miejsce, tej wspólnej historii, a dotyczącej Małopolski Wschodniej. No i jest wreszcie część białoruska dzisiejsza, czyli ta największa część byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Popełniliśmy straszliwy błąd w latach 2000 jako państwo, dopuszczając się grzechu wielkiego, można powiedzieć, wobec Polaków tam zamieszkujących, ponieważ użyto z premedytacją polskiej mniejszości narodowej jako strony w zwalczaniu rządów, no powiedzmy, autorytarnych na Białorusi. Tego się nie powinno robić. Mniejszość narodowa, jeśli chciałoby się ją zachować w stanie nieskazitelnym, ona nie powinna być cynicznie użyta do celów politycznych, bo wiemy, jak to się skończyło, jak się kończy. Łukaszenko, gdy dochodził do władzy, twierdził, że ma u siebie 2 miliony swoich Polaków, a obecnie mówi, że nie ma prawie żadnego Polaka. Ale to jest efekt tej giedroyciowskiej polityki budowania, czy używania Polaków do zbudowania nowej elity na Białorusi, która ma być alternatywą dla Łukaszenki. Był jeden silny związek Polaków na Białorusi. On w 2004, 2005, 2006 roku został rozbity i zniszczony. Czy to Państwu czegoś nie przypomina, pewne działania? Ja wówczas wyjeżdżałem na Białoruś kilkukrotnie z delegacjami parlamentarnymi. Myśleliśmy, że będziemy w stanie może zatrzymać ten proces rozbijania. Niestety gdzieś zapadły decyzje dużo wyżej. I tak się stało. Dzisiaj mamy 3 związki na Białorusi. 3 nic nieznaczące. Nie ma prawie żadnego szkolnictwa. I wracając teraz tu na Wileńszczyznę. Niedawno były dziwne rzeczy związane z atakiem na Związek Polaków na Litwie. To, co jest istotne, utrzymać jedność. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, na Kresach. Bo tylko jedność działania, jedność organizacyjna jest gwarancją zachowania wspólnoty, gwarancją zachowania tożsamości i gwarancją przekazania jej kolejnym pokoleniom. I to jest moim zdaniem najważniejsze zadanie państwa tu na Kresach, na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, jeśli to jeszcze jest tam możliwe. Tu jest najbardziej to możliwe, bo polskość na Kresach jest skarbem, jest perłą w koronie Rzeczypospolitej, szeroko rozumianej Rzeczypospolitej. Jestem w stanie, ja rozumiem, że państwa jest na to stać, żeby to tak było. Natomiast strona polska w przyszłości, mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Jestem optymistą, wierzę w ten efekt domina, że w końcu jedno domino przewrócone sprawi, że wszystkie zmienią rzeczywistość. Wierzę mocno, że w końcu Polska pójdzie po rozum do głowy, bo trzeba powiedzieć to wprost. Odejdzie od tej doktryny zabójczej dla Kresów Giedroycia i sprawi, że polskość będzie popierana, a nie kładziona na ołtarzu w imię bliżej nieokreślonych celów geopolitycznych.